Witam. Dzisiaj zajmiemy się regeneracją wagi nieruchomej. Proszę bardzo, tak wygląda waga nieruchoma. To jest tulejka. Tulejka ruchoma, tuleja nieruchoma. Uszczelniacze, sztuk 2. Korek i guma. Ta guma, nie wiem czy ona powinna być przyklejona, czy nie powinna być przyklejona. Zacznijmy po prostu od demontażu tego. Po pierwsze, pasowałoby ocenić stan wagi. To, że ona tutaj jest porzewiała, to nie ma większego znaczenia. Trzeba to oczyścić i już. Grunt, żeby tutaj nie było wżerów i nie była porzewiała. Dlaczego? No bo to ten element, to na tym elemencie chodzi laga ruchoma. Prawda? Nie pasowałoby, żeby to było w dobrym stanie. To oczyścimy. Później po rozebraniu. I co? I będziemy wymieniali po kolei elementy. Na początek proponuję albo zrobić zdjęcie, jak są założone te uszczelniacze. Proszę bardzo. No ten uszczelniacz widać, że stracił już swoją środkową część. Nie wygląda tak jak ten. Sprężynce to kurde, możecie zapomnieć. Dobrze. Jak to rozebrać? Tutaj jest założony taki pierścień. Pokażę może ten, nie mam wskaźnika. O, pierścień. To jest pierścień bodajże osadniczy typ A. Prawda? Ta tuleja widać, że strasznie podsunęła się pod ten pierścień. Tu widać, że tu ma luz. Nie opiera się, a tu weszła aż kurczę na ten pierścień. Trzeba ją będzie na dół ściągnąć po to, żeby można było ten pierścień zdjąć. Inaczej go złamiecie. Ten pierścień no, jest ciężki do dostania. Nie chcę mówić, że jest nie do dostania, ale jest dostać go bardzo ciężko. Dobrze, na razie spróbujemy cofnąć tylko trochę. Może nam się uda bez używania specjalistycznych narzędzi. Tutaj pomiędzy ten przerwę pomiędzy tym pierścieniem. Może się wokręt. Niewiele chcę, żeby to się cofnęło. Chcę, żeby się po prostu ten pierścień odtrął. Może mi się uda. Jak nie, trzeba będzie użyć specjalistycznych narzędzi. Przyrządów. O, właśnie. No niestety nie udało się, żeby on się cofnął. Nie radzę ściskać lagi w wimadłach ani w innych takich dziwnych rzeczach, bo one są miękkie. One są dosyć miękkie. Naprawdę możecie zrobić krzywdę ladze i będzie poważny problem. Są dwa sposoby zdjęcia tej tulei. Pierwszy sposób to jest taki, jeżeli ona nie jest aż tak cofnięta, że tutaj zachodzi na pierścień, to pierwszym sposobem jest taki, że zdejmujecie pierścień, ten, wsadzacie tuleję do garnka z wodą, gotujecie, nie wiem, parę minut, aż ona się rozgrzeje. Potem stawiacie ją, trzymacie ją, ja ją trzymałem w ręku, oparłem tutaj jeden młotek, tutaj był uderzany drugim młotkiem, musicie sobie kogoś wziąć do pomocy. Uderzane było drugim młotkiem, naokoło, delikatnie i tuleja schodzi, uwierzcie mi. Tutaj natomiast no, to odpada, bo widzieliście, że nie mogę cofnąć tej tulei. Więc nie będę mógł jej zdjąć gorącą wodą. Więc myślę, że trzeba ją będzie
zdjąć za pomocą specjalistycznych narzędzi. To jest bardzo specjalistyczne narzędzie. Za pomocą tego będziemy ściągać tulej. Tuleja została zdjęta w sposób mało finezyjny. Czyścimy to. Przybardzo mamy piękny pierścień. Teraz wypadałoby go zdjąć, żeby go nie uszkodzić. Ja już to robiłem na jednej ladze, tam się powiodło. Mam nadzieję, że z tą lagą również mi się powiedzie. Pewnie jest inny jeszcze sposób na ściągnięcie tego pierścienia, ale ja go nie znam, więc muszę kombinować. Udało się zdjąć pierścień, nie uszkadzając go. Odkładamy, wyczyścimy. Teraz pokażę Wam, o co chodziło. Ściągniemy tuleję ruchomą. Zobaczcie, to jest ruina. Gdzie takie smeringi można dostać? Słuchajcie, kupowanie tego typu rzeczy, podobnie jak wszystkich o-ringów, polecam w sklepach najlepiej stacjonarnych z łożyskami. Tam kosztuje to o wiele, wiele mniej niż gdzieś na aukcjach, gdzie jest napisane dedykowane do, nie wiem, WSK, MZ, SHL. Kurczę, ludzie, to ma swój numer, bierzecie coś takiego w łapkę, idziecie do sklepu. Ja za 4 zapłaciłem 5 zł. Mamy to rozebrane. Gumę podejrzewam, że też chyba ściągnę. Jak będzie ciężko szło, to jej nie będę ściągał po prostu. Myślę, że ona się trzyma tylko na rdzy. No. Taki oto mamy mały zestawik. To już jest tam częściowo spolerowane. Dalej będę jeszcze się pastwił nad tym. I teraz tak. Dwa te zabezpieczenia, te pierścienie. Dobrane są jeszcze dwa segery. Zależało tu mi na tym, żeby one nam za bardzo nie wystawały. Nie wiem, chyba się nie udało. Ale to nic. Mam nadzieję, że nie będę musiał ich używać. Tuleje. Jedne, tuleje drugie. I tu mam simmering. To są stare tuleje. No, nie wyrzucę ich oczywiście. Pamiętacie, jak to było zakładane. Teraz tak naprawdę nie ma różnicy, skoro guma jest zdjęta. O, proszę bardzo, guma. Ona nie jest sprawdziała, zostanie założona, bo dalej się nadaje. Teoretycznie moglibyśmy założyć wszystko po kolei. No oczywiście, teraz trzeba by było założyć tuleję. No ona jest dosyć ścisło spasowana, więc jak to zrobić, żeby jej nie pokancerować. No kawałek pewnie by weszła, tak? Ale później byłoby już coraz bardziej pod górkę. Przy filmie z piastą i bębnem jeden z kolegów, widzów napisał, że można pięknie włożyć łożyska do piasty stosując metody piekarnika i lodówki. Jedno się rozszerza, drugie się kurczy, wszystko wchodzi idealnie. Ten pomysł wykorzystam przy montażu tulei. Lagę jedną mam już w lodówce, w zamrażalniku, w domu.
Więc zabierzemy tuleję. Tałagę też weźmiemy. Założymy tuleję u mnie w domu. Także spadamy do mnie do domu. Tulejki się gotują. Będzie zupa z tulejek. Dobra. Wyłączymy. Wyciągamy lanę z zamrażalnika. Proszę bardzo. Uuu, ostro. Słuchajcie, no. Weszło po prostu idealnie. No, teraz sobie to tutaj postawię. Poczekamy, aż się skurczy. Zobaczymy, czy to samo da się zrobić z lagą, której nie wsadzaliśmy z zamrażalnika. Myślę, że może być problem. Ale ponieważ to robi pierwszy raz, to warto. Czyli zamrażalnik nie jest konieczny. Oczywiście widać, że nie ma. Jest tak szeroka, tak się rozszerzyła, że nie widać, gdzie włożyć ten pierścień osadniczy. W jednej, jak i w drugiej. Ale to dlatego, że tuleki są gorące i tuleki są rozszerzone, nie? Dobra, idziemy do garażu robić resztę. Skończyło się dobre, jesteśmy znowu w garażu. Robimy dalej. Proszę bardzo, zaczniemy od tej lagi. To na razie sobie darujemy. Założymy pierścień. Podejrzewam, że to nic wielkiego, ale mam nadzieję, że mi nie pęknie. Trzeba wymyślić jakiś patent na to, bo szczerze mówiąc, idzie mi to dosyć opornie. Włożyłem jedną część, naciągamy. Nie jest to takie proste, nie chcę, żeby mi pękło. Dobra. O! Trzeba się upewnić, że wszedł w cały kanalik. Jest, wszedł tutaj, tutaj nie bardzo, więc zaraz go tutaj postaramy się, jest. No właśnie, zaraz zrobimy to na drugi, tylko najpierw bierzemy tą. Teraz tulejka ruchoma, sprężynami w dół. Trzeba uważać tylko, żeby się kołnierz nie podwinął. Dobrze widać. Obie są w tym samym kierunku. Dobrze. Teraz to. I guma. Guma jest w dobrej kondycji. Nie będę jej zmieniał. Można ją włożyć trochę niżej. Jeżeli nie zmierzyliście tego, dlatego że wkładając już złożony komplet, przepraszam, wyżej trochę, wyżej, nie niżej. Dlaczego? Dlatego że wkładając złożony komplet, ta część będzie wchodziła w dolną półkę. W dolną półkę, to przy kierownicy. I wtedy po prostu to, jeżeli nie sięgnie górnej półki, to trzeba będzie dopychać. Aż tutaj będziecie mogli przez górną półkę włożyć i nakręcić śrubę mocowania lagi. Teraz to może nie jest zbyt zrozumiałe, ale na pewno będzie zrozumiałe przy kolejnym filmie, kiedy będę już to montował. Tak to wygląda. Więc podsumowując, w opisie filmu będzie to, gdzie można
gdzie można dostać części zastosowane tutaj przeze mnie do reanimacji tych lag. Dziękuję jeszcze raz koledze, który podesłał mi pomysł z lodówką i gorącą wodą. Jak widzieliście, lodówka w tym przypadku nie jest zbytnio konieczna, natomiast gorąca woda co i owszem, bo nie dało się tego założyć bez gorącej wody, bez rozszerzenia się tulei. Dobrze, jeżeli pomogłem, bardzo się cieszę, dajcie łapkę w górę, jeżeli nie, łapkę w dół, komentujcie, piszcie, co chcielibyście, żebym pokazał. Filmy w pierwszej kolejności pojawiają się na Facebooku. Strona No to Jadziem, tak samo jak nazwa kanału. Zapraszam. Tam filmy w pierwszej kolejności, następnie za kilka dni na YouTubie. Jeżeli macie inne patenty, pomysły na złożenie tych lag, napiszcie, bo jak się okazuje, wasze pomysły co do złożenia jednej rzeczy mogą się przydać przy składaniu drugiej. Na razie. Cześć, do następnego razu.